Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem AaronBlueTV, no a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w LEGO Worlds na konsolę PlayStation 4. W ostatnim odcinku odkryliśmy sobie właśnie ten świat, no i zobaczmy, tutaj mamy Mixela. O, tu jest kolejny psotnik. Złapmy go. Tutaj da nam jakiś klocek. Coraz więcej rzeczy tutaj odkrywamy, chociaż cały czas jeszcze ten świat jest dla mnie jedną wielką zagadką. W sensie, czy te światy generują się losowo, jak to jest, bo zdobywamy złote klocki, za które dostajemy potem rangę. O kurczę. Przepraszam, Mixelu. Nie chciałem cię zniszczyć. No nie. I co, i teraz nie mogę go ten? Już odnowić jakoś? A, tam jest. Wiecie, musimy to ogarnąć, bo tu jest świat. 57% to jest nasz progres, czyli obszar odkryty. Tutaj mamy lochy, miasta, miejsce zadań, jeszcze 3 złote klocki zostały, jedna skrzynia i psotnicy chyba 3. Czy ja wiem, jak to działa? Burnard. I co on by chciał? On by chciał dynamit. Tylko ja nie wiem, skąd ja wezmę dynamit. Jeszcze tutaj pozwiedzajmy. To jest przeciwnik po prostu. Dobra, zobaczmy to, co jest na fioletowo tutaj. Tutaj jest kolejne zadanie. O nie, ta dziwna rybciela wyniszczymy. A nie. To przecież to zadanie już zrobiliśmy. Aha, rozumiem. Czyli to, co jest na fioletowo, to są zadania, które już wykonaliśmy, z tego, co widzę. Tak, to są zadania, które już wykonaliśmy. Odkrywajmy sobie w takim razie dalej nasz świat. Ło, tutaj mamy jakiegoś trolla. Możemy z nim pogadać, czy coś? Chyba się na razie nie da. Tam mamy naszą rakietę. A co jeszcze oznacza te tamto zielone? Tutaj mamy coś na złoto. Trzeba jeszcze dalej pozwiedzać. Tutaj coś mamy. Weźmy sobie może jakiś pojazd. To jest potrzebne do wykonania zadania. Ten... Czekajcie. Pojazdy, pogromca, ognia. No nie. Może jeszcze raz? Thank you.
Nie wiedziałem, że oni jedni ze sobą walczą. Ale tam jest coś na złoto. I jeszcze właśnie gdzie się podział ten gościu, co chciał... Ło, łopatę. Tutaj też się zastanawiam. O, tu jest jakieś zadanie. Jeden z moich uczennic utknął w tym wykopie. Możesz się stamtąd wydostać? No to jasne, że możemy. Nie czekajcie, to tak nie działa. To było jakieś inne narzędzie. Krajobrazu, kopiowania, budowy, malowania, odkrywania. A, podnieś lub obniż. To zrobimy sobie tak. No i już. Dostaliśmy młot pneumatyczny. Ale my ją przynajmniej dalej nie wydostaliśmy stamtąd. No teraz powiedzmy. I co, i to jest już zadanie wykonane, tak? Możemy ją sobie odkryć. Potem ta ośmiornica, co tam pływa, też możemy ją odkryć. Zastanawiam się jeszcze, gdzie są jakieś misje w tym świecie. Ile jest ten? Jaki jest postęp? Jesteśmy teraz tutaj, tak? ...74%. Gdzieś tutaj jeszcze na pewno coś jest. W sensie, gdzieś na pewno mamy jeszcze jakieś zadanie. Jeszcze cały czas szukam tego gościa z łopatą, gdzie on się podział. Tam coś się błyszczy. O tutaj. Ale tutaj przecież nic nie ma. Chyba, że na przykład weźmiemy sobie młot pneumatyczny. Chyba nic nie ma takiego. Chyba sobie polecimy do innego świata. Tylko jeszcze najpierw... chciałbym znaleźć tego gościa, który nam dał to zadanie. Bo tutaj jeszcze trochę rzeczy jest. Nie chciałbym tak, wiecie... zostawiać tutaj tego świata. Jeszcze się bym tutaj rozejrzał. Tu już można spaść. Kompletnie. Ja szukam jeszcze tych złotych klocków. Aha, no tutaj jest już lawa. O, tutaj jest jakaś skrzynka. Otwórzmy ją.
Oj, dostaliśmy dynamit. Czyli teraz możemy wykonać to zadanie dla tamtego Miksela. Czyli co te złote... Co się oznaczają... Tu jest jeszcze kolejny koleś. Jeszcze czekajcie jeszcze raz. Pewnie jest tu sporo skał wulkanicznych, ale gdzie... Dobra. Coś tam... Potrzebuję jakiegoś tam kielicha czy czegoś. Wejdźmy sobie z tej strony. Zawsze warto otwierać te skrzynie. O! I teraz luneta. I teraz możemy mu dać tą lunetę. Możemy mu teraz to dać. I teraz dostaliśmy jakiś od niego schemat. Główna kwatera misji. A i co teraz on jeszcze by chciał? Ale że ja mam to wybudować, czy coś? Chyba narzędzie tworzenia jest tutaj przydatne. Główna kwatera misji. I co, ja na przykład mogę sobie to tutaj umieścić, tak? Na przykład, to tak po prostu sobie to umieszczę. O, spoko, jeszcze możemy tutaj odkrywać pojedyncze rzeczy, nawet ze schematu. Jeszcze sobie tutaj poodkrywajmy. I potem przydałoby się jeszcze znaleźć tamtego Miksela. Żeby mu dać ten dynamit, co chciał. Ups. Jeszcze sobie pójdźmy tędy. Czyli co to oznaczają... Te złote oznaczają, gdzie są skrzynki? Czyli że może gdzieś tam są poukrywane jeszcze. Wysiądźmy stąd. Pozwiedzajmy w takim razie w ten sposób. A na przykład rzuciłbym sobie dynamit. No i tam jest coś na złoto, tutaj. W sensie może... Może tu jest ukryta skrzynka. Jedyny sposób, żeby się przekonać, po prostu wywiercić tutaj dziurę. Ale z tego co widzę, to raczej nie ma tutaj żadnych żadnych rzeczy. Dałoby się znaleźć tego Miksela. Więc po prostu znajdźmy go może. Gdzieś był ten koleś, co chciał tą łopatę, ale nie mam pojęcia, gdzie on jest.
Znajdźmy tego Mixela. On był gdzieś tam. O, tutaj jest. Pogadajmy z nim. Teraz możemy go odkryć. Też mam trochę mikseli w domu. Z 9 albo 10. Na przykład da się z nim pogadać? Ale nie mamy tutaj młotka. Może z każdą napotkaną osobą da się pogadać. Bo gdzieś na pewno był ten gość, co chciał tą łopatę. Właściwie to możemy wrócić na statek. Możemy w sumie wrócić na statek i znaleźć sobie inny świat, a do tego kiedyś możemy wrócić. To jest złoty klocek jeszcze gdzieś. Kurczę, mogłem tutaj zdobyć złoty klocek. Chyba za obronę tego gościa, no ale go załatwili. O, tu jest ten. Musimy go złapać, tego psotnika. I tu jest jeszcze złoty klocek. Więc mamy kolejny. Coś tutaj jeszcze na pewno w tym świecie jest. Nie wiem dokładnie co. Może znajdźmy rakietę i polećmy do innego świata. A do tego kiedyś tak będzie się dało wrócić, tak mi się wydaje. Aha. Zadania wykonaliśmy już chyba, więc może po prostu zróbmy sobie inaczej. Musisz wrócić do rakiety, no to wróćmy do rakiety. Może tym razem znajdziemy jakiś fajniejszy świat. A, wróćmy jeszcze te złote klocki. Zobaczmy sobie, jak my tutaj teraz jesteśmy w tym świecie. To chyba każdy świat, który odwiedziliśmy, wyświetla się nam właśnie tak, jako takie kwadraciki, żebyśmy, wiecie, o, no dobra, lećmy do tego świata. Jako takie kwadraciki, żebyśmy mogli tam później wrócić. To będzie chyba dosyć mały świat. Przygotowywanie do startu. Zaraz tam polecimy. A tutaj do tego wulkanicznego świata również możemy później wrócić. Jak znajdziemy tego gościa z łopatą albo młotek, na pewno te
przedmioty znajdziemy sobie w innych światach. Czyli te światy są generowane jakby w nieskończoność, tak mi się wydaje. Można zdobywać te misje, klocki, złote klocki i kolejne rangi. Naprawdę super. I tak w ogóle, bo jeszcze wam nie wspominałem, że ta gra była bardzo tania. Ona kosztowała tylko 103 zł. To nie jest wcale dużo jak na taką świetną grę, prawie że nie, z nieograniczonymi możliwościami. Jeszcze na PS4. I to w dniu premiery. Jesteśmy teraz w ciekawym świecie. No to jest granica grozy. Odkrywajmy sobie na początek. Najpierw sobie tutaj poodkrywajmy wszystkie te kaktusy, bo to się potem przyda. Ale też ciekawy świat. Mamy tutaj pustynię taką. I zobaczmy tutaj. Pewnie będą tutaj też jakieś zadania. Co my tu mamy? Stodołę potrzebuję, tak? Tylko, że żeby mieć stodołę... Żeby mieć stodołę, najpierw musimy... odkryć chyba schemat. To zaraz odkryjemy schemacik. Jeszcze tutaj, to jest jeszcze masa rzeczy do odkrycia. Każdy taki świat to jest masa, naprawdę masa rzeczy do odkrycia. Zobaczmy, co mamy tutaj w tej skrzyni. Dostaliśmy schemat stodoły, no i teraz możemy w takim razie zbudować dla niego, pewnie w tym miejscu nawet. No i dostaliśmy dzięki temu kilof. No i zbudowaliśmy temu gościowi tutaj ładną stodołę. I co on teraz by chciał? Pomp. Potrzebujemy pomp. Zaraz. Koryto. Musimy teraz jeszcze poodkrywać tutaj, dlaczego ta krówka tutaj chce. Chcesz takiego krzaczka, tak? Tylko pytanie, czy ja mam taki krzaczek? Mogę jej na razie dać...
Mogę tutaj jej dać jakieś jeszcze krzewy. Ale to nie o to chodzi, bo ona by chciała coś takiego. To później to odkryjemy. Na razie, o, odkryjmy wiatrową pompę wodną i zaraz tutaj temu rancherowi jeszcze pomożemy. On by chciał jeszcze trochę siana. O, psotnik. Zaraz go capniemy. No i daj nam tutaj ten klocek. Klocek jak klocek, na pewno się przyda. Jeszcze tutaj... Nawet jeszcze na razie nie będziemy iść nigdzie dalej. W sensie jeszcze nie będziemy nigdzie dalej zwiedzać świata, bo już tutaj jest na początku sporo ciekawych rzeczy. A jeszcze ul możemy odkryć. Dobra, to może siano dajmy mu tutaj jeszcze do środka. Czekajcie, gdzie jest siano? Stuk siana. Połóżmy może mu... Dobra, ma sianko w stodole. A, jeszcze chce, tak? Dobra, to jeszcze mu dajmy jeden. Dajmy na to tutaj. Teraz jeszcze jedno koryto. I tam jeszcze postawmy tą pompę. Właściwie to nawet dwie. I co teraz dostaniemy? Orzechy. I co, coś jeszcze? Ale czyli, że co on by chciał? A tylko, że ja tam postawiłem stodołę. A on chciał tutaj domek, tak? W sumie może spać w stodole, nie? Zobaczmy. Na przykład załóżmy, że... troszkę oszukamy, bo mi się nie chce tutaj budować domu, skoro on ma stodołę. Myślisz, on co, chce tutaj coś? Tylko widzicie, teraz mam problem, no bo... Bo on chciał domek. A ja tutaj postawiłem... stodołę. Może zróbmy... O, da się na przykład... kopiować całe to, całą tą stodołę. Ale mi chodzi, że tylko stodołę. Wiecie co, to może zróbmy inaczej. Tą stodołę może mu zbudujmy. Nie, ta stodoła tam idealnie pasuje.
co my tu mamy, kurczę, zrobić? Mogę mu ewentualnie tutaj to jakoś załatać. Bo teraz jest taka jakby trochę trudna sytuacja, bo nie wiem. Może zróbmy tak. Może po prostu chodzi o to, żeby mu załatać ten domek. Znaczy tą stodołę, bo ona nawet nie ma niczego tutaj. Może jakoś od tej strony zobaczmy. Żeby miała ta stodoła właściwości domku, to po prostu po pierwsze to tutaj zamurujmy, żeby nikt tutaj nam nie wszedł. Tutaj możemy dać jakieś drzwi. Ewentualnie. Może. Zróbmy o na przykład drzwi. Kurczę, czemu nie ma muzyki? Wiecie co, powiem wam, że nie mam teraz bladego pojęcia, jak to zrobić. Też nie wiem, czemu nie ma muzyki. Może zróbmy... Jeszcze raz. Stodołę zbudujmy na przykład tutaj zbudujmy stodołę. Niech ma sobie tutaj tą stodołę. To jakoś tam nam wyrówna teren. Akurat, żeby było ok. Dobra. Tu będzie stodoła. A to wszystko, kurczę, by się przydało usunąć. Ale tak to tego, kurczę, nie usuniemy. Jeżeli chcemy to usunąć, może użyjemy... kurczę, dynamitu nie mam. No to kurczę problem. Nie wiem za bardzo jak to. Jak usunąć całą tą stodołę? O, może... Thank you.
Hej, naprawdę nie mam... Nie mam na to sposobu. Jakoś to się da na pewno. O, dodaj lub usuń. To chyba będzie coś takiego. Może troszkę... przesadziłem. No, troszkę przesadziłem. Może... Ojejku. Co ja w ogóle tutaj zrobiłem? No ale cóż, da się z tego jakoś wybrnąć. Usuwamy stodołę. Może kurczę rozmiar troszkę zmniejszymy. Dobra, dajmy sobie z tym spokój. Tutaj będzie miał domek. W takim troszkę kanionie. I jeszcze niech nam pokaże, gdzie on ten dom chce. Teraz to ja sam nie wiem, jak to zrobić. Dobra, jakoś to tutaj dodajmy. W ogóle miało ręce i nogi jakiekolwiek. Będzie miał najwyżej kamienny domek. O, no powiedzmy coś takiego. Nie ma jakichś tych. On tutaj chce domek, tak? Powiem wam, że to wcale nie jest takie, kurczę, proste. To wcale nie jest takie proste. Przepraszam was, że musicie naprawdę na to patrzeć, na to moje nieogarnięcie, ale kompletnie nie wiem. O, może po prostu zróbmy sam taki zarys tego. O, na przykład... zarys jakiś... O, czekajcie. Dobra, powiedzmy coś takiego. I teraz ważne, żeby to w ogóle się jakoś kupy trzymało. Na przykład... coś takiego. Ojdź. Zepsułem drzwi, ale na pewno musi być jakiś prostszy sposób budowania niż coś takiego. Na pewno jest jakiś prostszy sposób. Weźmy sobie drzwi. Albo... ojej, nie o to mi chodziło. Kurczę, to jest naprawdę...
To nie jest wcale takie łatwe. Nie te drzwi, tylko te. Dajmy je tu. Sorry, będzie trochę dłuższy odcinek. Nie, wiecie co, nie. Wejdźmy sobie w swobodną budowę. Dodaj lub usuń. Chciał domek, będzie miał domek. Nie wiem w ogóle jak to wyjdzie. To ma jakieś tam określone swoje parametry. No i co, i dalej mu coś nie ten. Wiecie co, ja bym w ogóle olał tego questa. Bo nie mam bladego pojęcia, jak zbudować mu ten domek. Coś czuję, że... że w ogóle tego questa nie zrobię. Bo on by chciał, kurczę. Spróbujmy... O, kształt. 6. Jeżeli zrobię coś takiego, to... Aha. Nie wiem w ogóle, co z tego będzie. Wiecie co, po prostu zapełnijmy całe to miejsce tym czymś takim. Co prawda to nie będzie dom, ale kurczę, zróbmy tego questa. Bo kompletnie nie mam pomysłu, jak to zrobić. Albo właśnie zróbmy coś takiego, że dajmy skałę, a potem to się jakoś wydrąży po prostu. Nie wiem, kilofem albo czymś. Już mu pasuje? Jeszcze nie? No co mu jeszcze nie pasuje? Powiem wam, że nie mam teraz bladego pojęcia, jak to zrobić. Znaczy, mogę zrobić coś takiego. Kurczę.
kurczę, przed chwilą by mi zaliczyło. Jestem już jakby... Wiecie, czekajcie, czekajcie. A, już prawie. Kurczę, no. No co jest? Przecież przed chwilą już było, że zaliczone. To co jeszcze jest? Kurczę, musimy jeszcze trochę pokopać. Ja się nie poddam. Nie, już naprawdę... A, kurczę, nie mam pomysłu. Już mi przed chwilą zaliczyło, ale jednak nie. Nie, nie rozumiem tego. Bardzo delikatnie... O, stop, kurczę, no. Już przecież było. Nie rozumiem tego. Delikatnie. No. No i co, jeszcze nie? No to jest dziwne. Kompletnie to obuduję. Potem wydrążę jakoś to w skalę. Młotem pneumatycznym. Co jest jeszcze nie tak? To już jest cały czas w tej strefie, co on chciał. Już jest okej, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Dobra, jeżeli nie uda się, to skończymy już odcinek. W następnym odcinku będziemy zwiedzać cały ten pustynny świat, a ten quest kompletnie olejemy i zrobimy po prostu w następnym odcinku. Ejku, to przynajmniej mamy widok z lotu ptaka, co tam na nas czeka jeszcze. No dobra, no to bierzemy młot pneumatyczny i się wiercimy.
Dobra, udało się. Chyba się udało. Nic tutaj nie będę robił. Chodźmy z powrotem do gościa. To jest jakiś żart? To jest chyba jakiś żart. Przecież to pokazało, że się już zrobiło. Dobra, nie, no ludzie. Dobra, wiecie co? Napiszcie mi w komentarzach, jak to zrobić, bo ja bladego pojęcia nie mam. A nie chcę już po prostu bardziej jeszcze przedłużać tego odcinka, bo on się będzie potem bardzo długo wrzucał. Gdzie ten właśnie, bo ten koleś jest wyznacznikiem, tamten, co jest w środku. Muszę znaleźć tego. Teraz to ja nawet nie wiem, gdzie ten cowboy drugi jest. Może weźmy sobie narzędzie, bo... Narzędzie do usuwania po prostu weźmy. Dodaj lub usuń. I troszkę to... Może zmniejszmy. Bo ja nie wiem teraz nawet jak to wygląda. Teraz zastanawiam. Nie, no ja to kompletnie zepsułem. O Boże. Nie mam bladego pojęcia jak to. Dobra, wiecie co? Usuńmy to wszystko. Gdzie ten gość jest? Ten na górze. Tu jest ten cowboy. Musimy go jakoś stąd wydostać, to może wtedy się nam odbaguje. Już? Jesteś zadowolony, koleś? Aha, wisi w powietrzu. To jest jedna wielka zagadka. Czy już wykonaliśmy nasze kurcze zadanie? Może weźmy jeszcze to narzędzie.
żeby się w ogóle stąd wydostać. Teraz to ja nawet nie wiem, jak stąd wyjść. Aha, tamtędy. Olejmy tego gościa kompletnie, mnie już tak denerwuje. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Przepraszam, że was tak zanudziłem, ale naprawdę bladego pojęcia po prostu nie miałem, jak to zbudować. Jeżeli wiecie, to proszę napiszcie mi, bo ja po prostu nie mam kompletnie pojęcia. Cześć!